Kochani, tak sobie myślę o czymś. I o tym, co by powiedzieć wtedy. Ale to będzie na spotkaniu takim, które nadchodzi. Na powitaniu jesieni, na ślęży. I tak sobie pomyślałem, no właśnie stanę tam przed ludźmi, co powiem. Powiem coś o swojej drodze. O tym, że gdzieś tam w swojej wrażliwości, w swoim poszukiwaniu Boga zacząłem drogę od tego, że gdzieś tam wszedłem w taki nurt religijny, nurt, można powiedzieć, charyzmatyczny też. I w tym swoim poszukiwaniu poprzez teologię, filozofię, potem była psychoterapia, coaching. Potem to się pojawiło w kontekście bioenergoterapii, różnych innych rzeczy. I tak dalej, aż w pewnym momencie gdzieś tam pojawiały się różne techniki, sposoby jakiejś pracy z ciałem. Mógłbym wymieniać teraz etykietki, ale to wszystko gdzieś tam przynosiło coś. I potem to coś odchodziło. Nawet odkrywałem to, że uczyłem się u Hatorów i jeszcze w innych miejscach. I pojawiło się właśnie to odżywianie praniczne, które od 2012 roku uprawiam od września. Tak wiele rzeczy się zmieniło. Niektórzy to mówią o diecie pranicznej, inedii, wegetarianizmie. Wszystko to etykietki i tak naprawdę jedni mówią, że to jest wegetarianizm, inni mówią, że nie i tak dalej. Gdzieś tam każdy ma swój punkt widzenia. A gdzieś tam zauważyłem, że nawet można się uzależnić od niejedzenia. Chodzi o ten obraz siebie samego. Że dziś go tak możemy utrzymywać w sobie wobec jakiejkolwiek opcji, bycia, kimkolwiek. Że tak się przywiążemy do tego obrazu, że jesteśmy uzależnieni. I to wszystko gdzieś tam w pewnym momencie zaczęło gdzieś tam uwalniać, puszczać. Nie miało racji bytu. Po prostu lekkość i to podążanie za tym intuicyjnym śpiewem mego serca stało się wszystkim. Całą moją drogą. I pojawiła się, można powiedzieć, w jakimś sensie negacja wszelkiego rodzaju dróg, które, sposobów widzenia, jakichś wizji, postrzegania życia przez innych. Bo tak naprawdę to przyniosło mi przyzwolenie na to, żeby widzieć świat swojego serca, takie, jakie on naprawdę jest. Wiem, że każdy z nas jest narażony na różne jakieś wpływy z zewnątrz, że to tak czy inaczej, a tak naprawdę, jak się tak wsłuchamy w siebie, to tam jest po prostu wszystko. Cała odpowiedź na każde nasze pytanie, na to, jak na życie spojrzeć, jak funkcjonować. I jestem tutaj, przed wami. Ktoś kiedyś powiedział o tym, żeby poprowadzić proces przejścia na odżywianie praniczne. Ja powiedziałem nie. I nagle było wielkie aha, ale zaraz, zaraz. Przecież nie będę nikogo zachęcał, ani mówił, jak przejść na odżywianie praniczne, kiedy to jest taki naturalny stan każdego z nas. Odżywianie się światłem, bo jesteśmy światłem. W różnej konsystencji. Jedynie co to dziś tam nasze poglądy, przekonania, te przywiązania różne do emocji nas ograniczają i czynią nas no nieraz w takiej ciemnej dolinie, że coś nie możemy, jesteśmy ograniczeni, nam trudno, a tak naprawdę gdzieś tam w esencji jesteśmy nieograniczeni, wiecznymi istotami, boskimi istotami. I tak stanąłem przed wami tu i teraz. I pojawił się proces wglądu, że tak naprawdę to chodzi o to, żeby wejrzeć w siebie. I są faktycznie różne techniki proponowane na zewnątrz, które pomogą w tym, żeby właśnie lepiej siebie uświadomić w kontekście ciała, w kontekście energetyki, w kontekście tego, kim jesteśmy jako większe istoty niż samo ciało.
Są różne techniki. I to, co mi jest takie bliskie, to jest to, że kiedy gdzieś tam zatrzymamy się i przyzwolimy sobie na siebie, to naturalne mechanizmy nas się uruchamiają, które pokazują nam to, kim jesteśmy. Uruchamiają się na tyle, na ile jesteśmy gotowi to przyjąć. Bo przebudzenie szyszynki, przebudzenie serca, otwartość na życie, akceptacja, wdzięczność, to są wyzwania, bo my gdzieś tam tak wychowaliśmy się w takiej strukturze, gdzie cały czas się człowiek zmaga z życiem. Próbuje to życie zmieniać, zapominając o tym, że jedyna zmiana to jest przyzwolenie sobie na to, żeby obudzić tą swoją, przebudzić się w tej świadomości, w zobaczeniu tego, czym jest życie. Jakie jest życie? Bez spinania się, bez jakiegoś proponowania komukolwiek, że to jest najlepsza droga, czy tak, dalej i tak dalej. I moje to jest takie najmojsze. No, to jest oczywiste, ale nigdy więcej, żeby to moje było dla kogoś. Więc w procesie wglądu jest to dla mnie ekscytacją, kiedy mogę zachęcić, pokazać, tak naprawdę swoim przykładem, zainspirować, że każdy odkrywa to swoje moje. I to jest cud. To jest cud. Że każdy tak naprawdę projektuje swój świat, swoją ziemię, swoje życie. I oczywiście gdzieś tam cały czas w myślach pojawia się, a nie, to tak wspólnie, to coś tam, ale każdy ma swój świat. Każdy ma swój świat, który postrzega w taki, a nie inny sposób, przez pryzmat swoich przekonań, swoich ograniczeń, swoich doświadczeń z przeszłości. Zobaczyć to, nagle coś się uwalnia i sobie robimy, aha, to tak jest. I coś się rozluźnia, rozpływa, rozpuszcza i uwalnia się coś lekkiego w nas. No właśnie. Tak mi się pogadało na tym spotkaniu, do którego gdzieś tam powędrowałem w swoich myślach, a które ma nastąpić we wrześniu. Także już w tym momencie zapraszam Was na powitanie jesieni. No, to już niedługo. To tak na pod koniec września jakoś. Jakoś tak. Kochani. Oj, dużo. Dużo napływa. Tak wiele pięknych rzeczy napływa, ale w słowach można by było mówić i mówić, a jedynie co to spotkanie, spojrzenie sobie w oczy, to jest takie głębokie przypomnienie sobie tego, kim jesteśmy. I tak naprawdę to jest mój śpiew serca, żeby w tym, co robię, w tym, co tutaj gdzieś tam odkrywam, a odkrywam bardzo wiele, mam wiele różnych połączeń, jeżeli chodzi o jakieś kosmiczne istności, energetyczne istności, które są obecne wokół nas. Nie mówię o tym dużo. Dlatego, że wiem, że człowiek tak się lubi ekscytować tymi różnymi nowinkami, takimi wow, naprawdę tutaj masz kontakt z taką istotą. Wiecie co, nie kręci mnie to, żeby właśnie w taki sposób gdzieś tam się prezentować. Prezentuję się tak naprawdę w tym, co ekscytuje mnie i co jest pasją mojego serca. I wiem, że przez to urzeczywistnianie swojej boskości w tym ciele, które widzicie, w tym przyzwoleniu na to, kim jestem, i to samo się objawia. Każdy się może przejrzeć. A jak ktoś coś zobaczy dzięki temu w sobie, coś się przebudzi, coś się poruszy w nim wewnątrz, no to jest cud. I tylko tyle. Dziękuję Wam. Dziękuję. Kocham Cię. Hej.